Dzisiejsza impreza to impreza integracyjna pod nazwą Dostępny Szlak. Projekt jest realizowany przez Milickie Stowarzyszenie Razem Bliżej wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Miliczu. Pieniądze na to spotkanie uzyskaliśmy dzięki wsparciu PFRON-u i dzięki wsparciu Województwa Samorządu Dolnośląskiego. Działania, te, które są prowadzone, to są projekty, aktywność w czterech aktach i cztery wymiary aktywności. Jest to pierwsza z czterech imprez, które odbędą się właśnie w ramach tychże projektów. Na działania z PFRON-u i z Samorządu Województwa Dolnośląskiego łącznie pozyskaliśmy ponad 50 tysięcy złotych i one zostaną przeznaczone właśnie na przygotowanie wielu atrakcji dla dzieci, tych z niepełnosprawnością i tych zdrowych. Chodzi o to, byśmy się integrowali, chodzi o to, żebyśmy bawili się razem, żebyśmy potrafili żyć obok siebie. Kolejna impreza z tego cyklu odbędzie się w październiku i będzie to akcja związana z sadzeniem dębów. Ponieważ mieszkamy w pięknej Dolinie Baryczy, dolinie znanej z cudownej przyrody i chcemy dbać o tą przyrodę, dlatego też w tych akcjach będą nam towarzyszyć, zresztą jak i dziś, przyjaciele z ościennych województw. Kolejna impreza, trzecia, to będzie spotkanie sportowe, będzie to koszykówka, również wspólnie z innymi przyjaciółmi. I ostatnia z tego cyklu czterech wymiarów i aktywności w czterech aktach to będzie spotkanie, na którym młodzi ludzie będą mogli zaprezentować swoje talenty. Będzie to talentomania.